No, poezję warto czytać, bo ogólnie warto czytać, nieważne czy to książka, czy gazeta. No, możemy rozwinąć swój zasób słownictwa, zdolność interpretacji wszystkiego, nasz światopogląd. No, ogólnie poezja jest tak jak z normalnym czytaniem, że czytanie rozwija, kształci, czy to małe dzieci, czy to się im przecież, czy ludzie dorośli czytają. A poezja jest niebanalna w swoim sposobie wyrazu. I przez to swoją niebanalność, no, w pewien sposób musi zaangażować czytelnika. To nie jest tak jak z normalną książką, że otwieram, czytam, jest fabuła, są postacie, są dialogi, są opisy. Tylko to wymaga ode mnie zaangażowania. Dlatego już warto. Bo w pewien sposób musi mnie to wciągnąć. Musi mnie to wciągnąć i tam nic nie jest proste. Tam trzeba spojrzeć na każdy wyraz, na każdą składnię, bo to wszystko zmienia. Każdy znak przystankowy, wszystko to zmienia. No. Też poezja dotyka takich spraw, o których na pewno sami byśmy nie pomyśleli, gdyby nie autor, bo żyjemy z dnia na dzień w obecnych czasach i po prostu możemy też przez poezję dotknąć takich najbliższych spraw egzystencjalnych, że naszego życia, czy naszych doświadczeń, czy ogólnie naszej filozofii życiowej. I no warto, tak. Możemy też dotknąć tych artysty jako człowieka, bo poezji, w każdej sztuce w sumie artysta daje część siebie, część własnej duszy do swojej pracy. I właśnie, a w poezji to już widać szczególnie. Każde słowo przez niego tworzone, każde przez niego pisane zdanie, wyraz, to są też odzwierciedleniem jego myślenia, które my możemy też przyjąć, ale możemy też się z nimi zgodzić. Możemy oczywiście uznać, że okej, fajnie, ma swoje zdanie, ale moje zdanie jest inne. Tylko też trzeba na to spojrzeć w taki sposób, jak to sztuka, prawda? Że jest fajnie, podoba mi się, może mi się podobać wyraz, mogę się z tym zgadzać, ale też powinienem wziąć coś z tego dla siebie, co może mnie zmieni, może zmieni moje zdanie o czymś, może na ten temat. I ogólnie warto czytać poezję, bo to rozwija i kształci.